poprzednim sezonie rolników z Ferajny. Carlos i jego ludzie to najprężniej działająca grupa przestępcza w mieście. Kiedy na ich trop wpada młody aspirant Kowalczyk, postanawiają wyjechać z miasta i ukryć się w jednym z gospodarstw, udając rolników. Z czasem przyzwyczajają się do pracy na roli, a nawet zaprzyjaźniają z okolicznymi mieszkańcami. Sielankę burzy pojawienie się tajemniczej postaci, która zakrada się na teren gospodarstw w niewiadomym celu. Aspirant Kowalczyk wciąż depcze gangsterom po piętach. Jednak kiedy dochodzi do porwania pana Tomka, postanawia im pomóc w odnalezieniu mężczyzny. Carlos i jego ludzie ruszają na ratunek porwanemu. Halo. Mamy dziadka. Minęliśmy granicę i jedziemy z nim na gospodarstwo. Dołączcie do nas tylko ostrożnie, bo chyba nadepnęliśmy im na odcisk. Wszystko pod kontrolą. Spaliliście auto jak kazałem? Wzięliście nowe? Tak jest, szefie. Zabraliśmy Niemcowi złoma i spieszam do was. Okej. Tylko uważajcie na siebie, bo nawet wzięli jakichś najemników. Oni mają więcej zabawek niż tylko krótkie pistolety. Dobra, w kontakcie. Nara. Jedziemy. Jest! Dziękuję za uratowanie mnie, panowie. Cała przyjemność po naszej stronie. No i co, szefie? Zrobiliśmy dobry uczynek, co? I trochę sobie postrzelaliśmy. Przyjemne z pożytecznym. Tak. Najważniejsze, że dziadkowi nic się nie stało. I patrz. Najpierw poszedł przywitać się z psem, a dopiero potem z żoną. Mnie to w ogóle nie dziwi. Kiedyś zrobiłem sobie taki mały eksperyment. Zamknąłem mojego psa do bagażnika na 15 minut. Jak otworzyłem bagażnik, tak się cieszył. Merdał ogonem, szczekał na mnie, łasił się. A jak zamknąłem kobietę na 15 minut do bagażnika, jak otworzyłem, to tak darła ryja. Pies to bardziej tęskni niż kobieta. Święta racja. O, prędki wraca z Saksu. O, rany boskie. Szefie, jaka tam była rozpierducha. Czołgami do mnie jakimiś strzelali. A gdzie Sokrates? No stałem, czekałem. No ale potem pojechałem. Myślałem, że do was wrócił. Sokrates zawsze chodził własnymi ścieżkami, znajdzie się. Póki co zostajemy na gospodarstwie. Macie normalnie pracować i nie rzucać się w oczy. A może by chwilę przerwy? Chwilę. I to mi się podoba. Czy wy naprawdę nie potraficie bawić się bez alkoholu? Ja nie muszę się dobrze bawić, żeby pić alkohol. Jak idą nasze badania? Bardzo obiecujące. Na razie testuję różne rozwiązania i wszystko wskazuje na to, że obraliśmy właściwy kierunek. No i świetnie. A kiedy możemy przejść do fazy testów? Myślę, że w ciągu 2-3 dni. Ale mam pewne wątpliwości. Jeśli to się przedostanie do ekosystemu, to straty w rolnictwie będą gigantyczne. Nic się nie stanie. Przecież robimy to w imię nauki, prawda? Zresztą sam mówiłeś, że jeżeli rozwikłamy mechanizmy tym sterujące, będziemy mogli lepiej chronić środowisko i zwiększyć wydajność w rolnictwie. Racja. Ale jeśli ktoś to źle wykorzysta... Wykorzystamy, to premię, olbrzymią premię, jak zarząd w Pekinie zobaczy wyniki naszych badań. Osobiście przyjadą nam pogratulować. No, pracuj, pracuj. Cześć. Cześć, cześć. Przyszło pismo z Komendy Głównej. Zobacz, co się w Niemczech odjebało. Podobno trop prowadzi do Polski.
Znowu zamiast urlopów będziemy szukać jakichś piromanów. Dzięki, dzięki. Spok, na razie. Wybuchy, strzelanina, tropy prowadzą do Polski, sprawę nadzoruje Europol. No pięknie, coś ty, Carlos, znowu odwalił. Chociaż u nas jak komendant walnął w gabinecie z ukraińskiego granatnika, to po paru tygodniach sprawa ucichła. Ale ta nie ucichnie. Może wam jeszcze panienki załatwię? O. Na wsi jesteśmy, brać się do roboty. Szefie, dopiero co zaczęliśmy. Rolnicy odpoczywają dopiero w zimie. I to krótko, raz, raz, raz. To ja mam to dźwigać? Bierz ten wał i podpinaj do ciągnika. A ty prędki montuj zęby ładowacza. Robota, robota. Dzień dobry, komendancie. Dzień dobry. Dobrze cię widzieć. Jest robótka dla ciebie. No ale ja zaraz skończę służbę. Nie kończysz. Resztę chłopaków też zawróciłem do roboty. O co chodzi? Tylko się nie śmiej. Mamy teraz taką akcję na wakacje o bezpiecznym poruszaniu się rowerzystów. Wiesz, żeby kierowcy na nich uważali, żeby nosili odblaski. A i takie tam pierdoły. Rozwiesiliśmy po całym mieście plakaty i teraz trzeba je pozrywać. To akcja się skończyła? Nie, dopiero się zaczęła, ale ktoś w komendzie głównej nazwał tę akcję bezpieczne pedały. No i gówniarze robią memy i wrzucają je do internetu. Muszę teraz? Tak, musisz. Na wczoraj. Kurde, to widać, że porządne. Twarde jak pięty Cejrowskiego. Koleś, który nam to sprzedawał, powiedział, że to jest ze stali borowej. I wytapiane w europejskich hutach. Dobra, dobra, może byś mi pomógł, co? Ty, jesteś młodszy? To zasuwaj. My razem żeśmy kończyli szkołę. Tak, ale ty klasę piątą 4 razy powtarzałeś. Jak? No tak. No tak. No, no to dajesz, nie przestajesz. Dobra. Kurde, co za gówniana robota. Bym wolał w instrybutor strzelać. Jak nasze sprawy? Bardzo dobrze. Bierz ile się da. Mam tutaj kilku zaufanych ludzi. Oficjalnie magazyny są prawie pełne, ale w rzeczywistości są puste. Gówno mnie to obchodzi, że to zboże nie spełnia norm. Mamy na tym kurwa 400% przebitki. Guten Tag. Jak dzwonisz zapytać, czy przywieźliśmy ci jakąś chemię z Niemiec, to muszę cię zmartwić. Zbyt zajęci byliśmy. Na twoim miejscu bym się tak nie cieszył. Gdzie jesteście? Musimy pogadać. Wiesz, gdzie mnie szukać. Będę za godzinę. Dzwoniłeś do mnie. Udało się? Tak, udało się. Wyodrębniłem odpowiedni enzym, który odpowiada za cały proces. Co ciekawe, można go pozyskać całkowicie syntetycznie. Mając odpowiedni klucz, można go odtworzyć w dowolnym laboratorium w ciągu 2 godzin. Co ciekawe, do złudzenia przypomina naturalny, więc jest nie do wykrycia. Można to zablokować? Oczywiście, no, wytworzenie... Dobra, dobra, tylko mów tak po ludzku, żebym zrozumiał. Można w bardzo prosty sposób, tylko trzeba mieć, jakby to powiedzieć, odpowiedni klucz. A, czyli można powiedzieć, że mamy kłódkę i klucz do niej. Idealne porównanie. No i świetnie. No to dawaj mi te wyniki badań, a ja wysyłam je do Pekinu. A oni niech wysyłają premię. Już nie mogę się doczekać. Poproszę orange juice. Może być jabłkowy. Frytki, paluszki rybne, tylko bez paznokci. Co ja niewyraźnie mówię? Paluszki, ale bez paznokci. Co ty robisz? Jedzenie zamawiam. A jak z dostawą? Okej.
Jak z dostawą? Powiedzieli, że będzie MIG-iem. A, czyli tym ruskim samolotem. Co ty wygadujesz? MIG to ruski samolot, nie wiedziałaś? Faktycznie. No, to leć na łąkę, żeby cię widzieli z nieba, bo żarcia nie dostaniesz. Cześć, jest Carlos? Cześć, jest. Chodź. Co potem? Potem obciąłem mu łeb. I zrobiłem z niego rosół. Na twoim miejscu nie cieszył mi się tak bardzo. To Maxo w Niemczech zajął się Europol. Europol to taka gra planszowa na pieniądze? Dobra, dobra, nie było pytania. Mają jakieś zapisy z kamer? Wiedzą, jak wyglądamy? Na razie na szczęście nic nie mają, ale przy takiej grubej sprawie każdy będzie chciał się wykazać. Co możemy zrobić? No jest jedna opcja. Mam dobrego kumpla w Komendzie Głównej. Załatwia nowe tożsamości świadkom koronnym. Zatrudni was w jakiejś normalnej robocie, popracujecie parę dni, a w papierach wbijemy, że zaczęliście wcześniej. Dzięki. Łamię prawo i nastawiam dupę tylko dlatego, że uratowaliście tego dziadka. Mam nadzieję, że tym razem niczego nie odwalicie. My? Nigdy w życiu, proszę pana. Mydło, zgarnij prędkiego. Zwijamy manżurkę. Mamy wyniki badań, możesz działać. No i co? No i tak wygląda nasza praca. Może trochę nudna, ale za to cisza, spokój. No fajnie. Przychodzą jakieś fajne laseczki? No czasami przychodzą. A, no to super. A co to tam za lista? To lista ludzi, którzy nie oddali książek na czas. O, ci akurat ponad rok już zwlekają z oddaniem. Nie dość, że dostają coś za darmo, to jeszcze nie potrafią tego uszanować. Żeby pan wiedział. Wie pan co? Pan mi da adresy tych ludzi. To ich kulturalnie poproszę o zwrot książek. Do tej pory nie praktykowaliśmy czegoś takiego. Spokojnie. Ja ich odwiedzę i im przypomnę. Ludzie tak mają, że czasami są zapominawcy. No dobra. Miłego dnia, do widzenia. Do widzenia. Ulotka dla pana. Ulotka dla pana. Nie, dziękuję. Kurwa, bierz to. Dzień dobry, kontrola biletów. Proszę przygotować bilety do kontroli. Dziękuję. Bileciki do kontroli, proszę. Nie mam. A, to będzie mandat. Nie, no w dupę zostać ten mandat. Jeszcze raz się tak, kurwa, do mnie odezwiesz, to cię odjebie, rozumiesz? To ja miesięczny poproszę. No, od razu lepiej. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne życzy spokojnej i bezpiecznej podróży. Dzień dobry. Wszyscy oddali? Wszyscy. Jeden to nawet oddał dwie więcej, jak pożyczył. W ramach przeprosin otrzymaliśmy bomboniarkę, czekoladki, kwiatuszki dla małżonki. No i coś dla pana bibliotekarza, proszę uprzejmie. Niesamowite. No. Ty, słuchaj, pożyczyłem sąsiadowi 2 miesiące temu 500 zł. Omija temat, jakiś nie jest skory do oddawania. Mhm. Może mógłbyś... Mógłbym. No, to do rychłego. Do widzenia. Cześć Boże.